Mind your upgrade flight is set for Muhammad to by Grand Public Bell Pro Zoom. I mean that your favorite feature is that one second hour. Teraz mały spis treści. Co was oprowadzimy trochę po Kuala Lumpur. Pokażemy skywalk, wieżę w Kuala Lumpur, targowiska. Trochę też pochodzimy dookoła wieży telewizyjnej. I poszczędamy się trochę po mieście. Teraz na powitanie Kuala Lumpur. Oczywiście jedziemy pod jego symbol. Czyli pod wieżę, bliźniacze wieże w Kuala Lumpur. I dojechaliśmy kolejką naziemną bezpośrednio pod wieżę w Kuala Lumpur. Do jakiegoś czasu był to najwyższy budynek świata, właściwie dwa budynki świata, bo są połączone kładką. I podobno w podziemiach tego budynku jest największe centrum handlowe tutaj w Azji. Ja o tym nie słyszałam, żeby było tam centrum handlowe. Musimy to sprawdzić. Jeszcze sprawdzimy. I można dojechać tutaj właśnie tą kolejką naziemną i wysiąść. Tutaj za nami kawałeczek są schodki pod samymi wieżami w Kuala Lumpur. Jest chyba jedno najlepsze miejsce, żeby sobie zrobić zdjęcie z wieżami na końcu sadzawki. Fotę trzeba mieć. Tak, jak widzicie, jest duży tłok, żeby sobie zrobić zdjęcie. Ciężko się dopchać. Idziemy sprawdzić, co jest w środku wież Kuala Lumpur. Czy faktycznie tam jest jakieś centrum handlowe, czy same biura. Filharmonik Petronas. Chyba jednak nie ma centrum handlowego. Teraz idziemy do parku ptaków. Będą takie ptaszki pod siatką latały, a my będziemy wchodzić do środka i one będą nas sami trwały i robiły na nas kubki. A jeszcze najpierw na górze jest smaczek centralny. Musimy nagrać. Do ptaszków to chyba musimy do góry wejść. A to jest smaczek centralny? Tak, główny smaczek. Jak widać, turyści z Dalekiego Wschodu i z Azji robią sobie jaskółki na fontannach. Bardzo przyjemna okolica. Tutaj dookoła są same muzea, między innymi Muzeum Islamu i Muzeum Sztuki Malezyjskiej. A tutaj nad nami jest jeszcze planetarium. Muzeum Policji. A tutaj jest Muzeum Policji. Palcem się nie pokazuje. Palcem. Tu jest Muzeum Policji.
Achtamania Wielkości, największy na świecie ośrodek wolno latających ptaków, gdzie można je podziwiać chodząc między nimi. Idziemy, zaraz zobaczymy, ile będzie kosztowało, pewnie ze 200 za osobę. Ptaczki zaraz zaczną nas atakować ze wszystkich stron. Weszliśmy do środka, jak w Parku Jurajskim, tylko tam te wszystkie latające to zjadły turystów. A nas pewnie najbardziej interesuje tam taki ptaszek, który ma tutaj torbę pod dziobem i łowi ryby. Pewnie zeżre kamerę. Paczki, delikatnie mówiąc, są troszkę znudzone chyba turystami. Jedne panie obsługujące restaurację trochę nie mogą przyjąć za dużo turystów, bo one tak obrabiają te wszystkie stoły i krzesła. Co ziewa. Tam jeden ziewa. Czas na selfie. Młody. Wejść do najbardziej hardkorowej klatki z lwami. Kolega by chciał z nami, ale nie może. W tej klatce są malutkie ptaszki, które próbują uciec przed nami. Pilihannya luas menanti anda. Belarus Wanita Islam Fashion. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang berada hari ini ya. Sobota, dzień handlowy. Jesteśmy w dzielnicy muzułmańsko-hinduskiej. Tam w dali jest bazar. Ten tańszy niż ten centralny. Tutaj za nami też jest bazar. Dzisiaj wszędzie jest bazar, bo sobota. Się ciągnie. Jest na pewno dużo lepszym bazarem niż polecane dla turystów Central Market i Chiński Market.
ponieważ tam jest naprawdę drogo, a tutaj ceny są o połowę niższe niż tam. Nie o połowę, ale są troszkę niższe. Na pewno tutaj mniej turystów się zapuszcza i ceny są trochę bardziej tubylcze. Kupiliśmy sobie coś dobrego do picia. Nazywa się Sinciao, to jest taka bardzo mocno posłodzona herbatka. Strasznie słodkie. Idziemy na market centralny, gdzie można kupić oto takie cuda. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Znanej marki. Tak więc zapraszamy na zakupy. W Malezji to szczególnie uważajcie pod nogi, patrzcie, dlatego że jest dużo dziur kanalizacyjnych i innych. A Marcin wpadł tutaj do tej. To jest nasz apartamentowiec za nami teraz. Niestety od tej strony nie mamy okien, ale przynajmniej jak się z klatki, z budynku wychodzi, to widzimy jedną wieżę w Kuala Lumpur. Naprawdę to jest dzielnica głównie imprezowa wieczorami. Dzisiaj jest sobota, więc prawdopodobnie przejdziemy się wieczorem i nagramy, jak wygląda cała dzielnica imprezowa, która jest tak naprawdę jakieś chyba 20 metrów od nas. Na szczęście oddziela nas od niej taki szpaler budynków i dobrze to tłumi, bo tam jest niesamowity rumor wieczorem. Teraz jesteśmy zaledwie jakieś 5 minut na piechotę od naszego apartamentu. To my mieszkamy w centrum, przy stacji Bukit Bintang. To jest Sisłe Centrum. To jest tak zwany monorail, czyli taka kolejka, która jeździ na jednej szynie. My też wsiadamy. A my teraz idziemy do Skywalku. Czyli przejdziemy połowę miasta klimatyzowanym korytarzem. Przejdziemy dokładnie właśnie pod wieżę. Do centrum konferencyjnego, tam gdzie jest akwarium, pod wieżami. I się nie spocimy. Po Kuala Lumpur możecie poruszać się darmowymi autobusami. Na przystankach macie 3 linie, które jeżdżą w różne miejsca. Niebieska, zielona, purpurowa. Purpurowa udajecie do Chinatown. A w autobusach jest darmowe Wi-Fi. Ja dodam od siebie, że właśnie wchodzimy do Skywalku znakiem rozpoznawczym, jak będziecie chodzić po mieście i go szukać, bo niektórzy nie mogą go znaleźć, już nas turyści kiedyś pytali o to, gdzie on jest, a my wtedy nie wiedzieliśmy, to im nie pomogliśmy. Jest to, że jest taki duży świecący billboard nad ulicą, na którym najczęściej są reklamy Mercedesa.
i on prowadzi do bardzo dużego centrum handlowego Pawilion i prawdopodobnie dlatego ten skywalk został wybudowany, żeby ludzie bardzo prosto mogli się dostawać z podwierz do tego centrum handlowego i na odwrót. Nie pocąć się. Tak więc na tyłach Pawilionu jest przejście na wieżę. Jeszcze nas czeka, żeby przejść pod centrum konferencyjnym i przez park. Będziemy przy wieży. I za chwilę coś zobaczycie, to jest nieodzowną częścią każdego miejsca, ogólnie w Malezji. Wszędzie, gdzie tylko można, jest Starbucks. To jest akwarium, możesz wejść do akwarium. W Malezji w podziemiach zazwyczaj są tak zwane food courty, czyli miejsca, gdzie można zjeść, takie skupisko fajniejszych restauracji. I znowu pod górę. I teraz wejdziemy do parku teraz. Co oczywiście będziemy robić pod wieżami. Nie będziemy oglądać tarasy widokowe czy coś tam. Idziemy napić się kawy i zjeść coś. Nie no, szukamy cienia w parku przede wszystkim. Tak więc znaleźliśmy miejsce z widokiem. Na kawkę lub herbatkę. Miejsce znajduje się właśnie w tym centrum konferencyjnym, w którym jest też te akwarium, które tam przed chwilą widzieliście. Jest nie za drogo, jest centralny widok na wieżę. Chciałam powiedzieć jeszcze, że burza idzie dzisiaj dużo wcześniej niż zwykle, bo zazwyczaj pada tak koło 5:00. Dzisiaj jakaś anomalia pogodowa. Jesteśmy na głównym placu. Widać całą panoramę w sumie Kuala Lumpur. Tutaj przed nami jest też ważny historycznie budynek. W końcu źródła internetowe nie mogą się zdecydować, bo w jednym piszą, że w 63 roku, w drugim, że w 57 roku. W 57 albo 63. 1963 albo 57. Była właśnie podpisana deklaracja niepodległości. To jest napisane 57, 31 sierpnia. Jest szpaler autokarów z turystami z Korei, z Japonii. Nie wiadomo, czy nie z Chin. No jest z Chin pewnie. O, przywódcy najlepiej. Najbardziej to mnie zastanawia to pole. Ja mam taką teorię, że może jak zrobią tutaj parady konne, to dlatego jest trawa, żeby sobie koni kopyt nie psuły o asfalt. Ciekawe. Chodzimy do parku. Eco Parku, gdzie będziemy chodzić po mostach zwodzonych. I można też dojść tą drogą na wieżę, pod wieżę. Pod górę na wieżę. Marcin, mamy. Będzie szedł przez most linowy, bo on ma lęk wysokości. Ja nie mam lęku wysokości. Mamy parę set schodów za sobą.